ISO jest jedną z trzech części tak zwanego trójkąta ekspozycji, który jest w miarę łatwą, lecz niesamowicie ważną częścią fotografowania. W tym odcinku omówię kilka fundamentalnych zasad, których należy się trzymać oraz powiem o kilku rzeczach, które każdy z Was powinien wiedzieć na temat ISO. Poprawnie użyte ISO pozwala na osiągnięcie kilku dość ciekawych efektów, a zasada jego działania to coś, co musisz zrozumieć, zanim zaczniesz robić zdjęcia. Najczęściej pożądanym efektem, do którego możemy użyć ISO, to stary wygląd filmów lub zdjęć, ale tym zajmiemy się innym razem. Dziś skupimy się na tym, co musisz wiedzieć, aby robić dobre zdjęcia. Kiedy jeszcze używaliśmy filmów w naszych aparatach, trzymaliśmy się zasady, że strzelając zdjęcia w mocnym świetle, używamy wolniejszego filmu. Mogliśmy sobie dzięki temu pozwolić na robienie zdjęć z bardzo niską wartością ISO, jak 100 czy 200. A ta zasada jest jak najbardziej w użyciu i dzisiaj. Im mniej światła mamy dostępnego, tym wyższego ISO musimy użyć. O czym musimy pamiętać, to że wyższe wartości ISO wprowadzają tak zwane szumy. Same regułki nie są jednak wystarczające, aby zrozumieć dokładnie, jak zmieni się zdjęcie z różnymi wartościami ISO. Dlatego zrobiłem kilka zdjęć w całkowitej ciemności z różnymi ustawieniami aparatu. Pierwsze zdjęcie zrobione jest z ręcznie dopasowanymi ustawieniami aparatu. Jak widać, zdjęcie jest w miarę wyraźne, mimo kompletnej ciemności dookoła. Mamy też trochę ładne i pożądanej kompresji tła, co sprawia, że pierwszy plan jest lepiej wyeksponowany. Drugie zdjęcie świetnie prezentuje efekt działania ISO. Jest to oczywiście bardzo przesadzone zdjęcie, które się do niczego nie nadaje, ale świetnie ilustruje, jak możemy łatwo zniszczyć swoje zdjęcie, nie rozumiejąc ustawień swojego aparatu. Trzecie zdjęcie to ustawienia automatyczne, czyli takie, jakie aparat wybrał sam za mnie. Jak widać, mimo kompletnej ciemności, aparat poradził sobie całkiem dobrze z dobraniem parametrów zdjęcia. Doświadczony fotograf zauważy jednak, że w przypadku jakichkolwiek ruchów czy drgań z mojej strony, zdjęcie byłoby kompletnie zamazane. Szybkość migawki ustawiona jest bowiem na aż pół sekundy. Jest to oczywiście bardzo długi czas, który w normalnych okolicznościach spowodowałby, że zdjęcie byłoby kompletnie rozmazane. Mimo że to zdjęcie nie jest poprawnie naświetlone, aparatowi udało się zachować częściową kompresję tła, czego nie można powiedzieć o ostatnim zdjęciu, które zrobiłem telefonem. Zostało ono zrobione w taki sposób, jak większość z nas używa naszych telefonów, czyli z ustawieniami automatycznymi. Jak widać, telefon kompletnie stracił głębię, którą aparat zachował nawet przy bardzo przesadzonych ustawieniach. Najprościej rzecz ujmując, przy niskich wartościach ISO zdjęcia będą miały realistyczną kolorystykę, wysoki zakres dynamiczny i będą po prostu czyste. Natomiast przy wysokim ISO zdjęcia będą płaskie, kolory będą przytłumione, a to, co najbardziej rzuca się w oczy, to ogromna ilość szumów na zdjęciach. Przy poprawnie robionych zdjęciach wartość ISO będzie bezpośrednio wpływać na pozostałe dwie wartości trójkąta ekspozycji. Oznacza to, że przy niskich wartościach ISO szybkość migawki będzie musiała iść w dół, aby zrekompensować małą ilość światła, co z kolei spowoduje, że ruchome obiekty na zdjęciach będą rozmyte. Dlatego przy słabym oświetleniu podnosimy wartość ISO, aby pozwolić migawce działać szybciej, co z kolei pozwala na uchwycenie ruchu. Nowsze aparaty radzą sobie coraz lepiej z wysokimi wartościami ISO i potrafią robić coraz lepsze zdjęcia w bardzo złych warunkach w porównaniu z aparatami sprzed 2-3 lat. Ogólnie przyjmuje się, że maksymalna wartość ISO, która nie powoduje jeszcze zniszczenia zdjęcia, to między 6400 a 12800. Jeśli zależy nam na zdjęciach, to powinniśmy celować w jak najniższe możliwe wartości ISO, ale to jest bardzo zależne od dostępnych warunków. Dodatkowym problemem, które wprowadza wysokie ISO, to zakłócenia i szumy, które będą zwłaszcza widoczne podczas edycji zdjęć, a szczególnie przy podwyższaniu jasności zdjęcia, które już wcześniej miało wysokie ISO. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki kurs zrozumienia, czym jest ISO i do czego służy. Widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem nie przestawajcie tworzyć i eksperymentować. Cześć!